W informacjach zaglądamy do Wisły. Tam szczytny cel ze sportem w tle, czyli charytatywny bieg gwiazd na nartach. Imprezie patronuje para prezydencka. Zmaganiom polskich celebrytów zaangażowanych w akcję bacznie przygląda się Karol Kosiorowski. Dzisiaj w Wiśle podglądamy, jak znani lubiani radzą sobie na nartach biegowych. Kuba Przygoński jest teraz razem ze mną. Dzisiaj rajd na nartach, wyzwanie? Tak, zamiast piasku mamy śnieg. Nie jest to takie łatwe, jak widać w telewizji, jak Justyna biegnie, to ja się przebiegłem i ciężko w ogóle jest się poruszać, a co dopiero jechać szybko. A to twój pierwszy raz na nartach biegowych? Tak, nie miałem okazji nigdy na nartach biegowych biegać, spróbować, więc zobaczymy, jak będzie. A już pierwsze kółko masz za sobą, więc możesz spokojnie powiedzieć, co jest najważniejsze z praktyki. Z praktyki chyba mieć jak najwięcej siły, bo wydaje mi się, że tutaj siła ma jedną z większych. No trzeba mieć po prostu dużo siły, żeby być w stanie jak najszybciej to przejechać. Była gleba po drodze? Nie, nie, bez gleby się obeszło. Zastanawiam się jeszcze, czy szybciej z dwoma rękoma naraz odpychać się, czy na zmianę z rękoma. A ty to znaczy, że ty jakoś się przygotowywałeś na dzisiaj? Nie, 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 ja po prostu nie przygotowywałem się, jestem tutaj jak prawdziwy amator. No kurczę, ale to jak na amatora to bardzo zaskakująco dobrze ci idzie, bo tutaj obserwowaliśmy już kilka wywrotek. Przemek Saleta złamał już kijek. Kijek łatwo złamać, bo jest delikatny, a Przemek jest, można powiedzieć, wielką osobą, więc pewnie do niego taki kijek to nic nie znaczy. No dobrze, Kubo, to trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że dobrą lokatę zajmiesz dzisiaj. Będę się starał, cała drużyna moja musi dojechać do mety, więc będzie dobrze. Kuba Przygoński był razem z nami i dzisiaj nie rajdowiec, ale narciarz. Chociaż to taki rajd na nartach, można powiedzieć. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, powodzenia. Trzymamy za Kubę Przygońskiego. Narty już ma, pierwsze kółko za nim. Zobaczymy, co będzie dalej. W Wiśle, oczywiście. Relacją z Wisły kończymy ten serwis, kolejną o 13:15.